Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia zakazu dokarmienia ptak na terenach gminy miejskiej Krawy. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Krawy Krobocza wnioskuje, aby został wprowadzony zakaz dokarmienia ptaków na terenach należących do gminy miejskiej Krawy poza miejscami do tego celu wyznaczonych. Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z tym powodem. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały jest umotywowany tym faktem, z którym stykamy się na co dzień, że niektórzy mieszkańcy uważają, że jest potrzebne dokarmianie ptaków nawet poza sezonem zimowym, co skutkuje stratami trawnika. Można to zaobserwować przez prostagu, jest taki lasek wypalony przez gołębi, głównie to były gołębi. Jest też takie miejsce na Placu Aksentowicza, są takie miejsca w parku Świętego Wincentego a Paulo, w parku krakowskim, na alejach, na różnego rodzaju zieleńcach miejskich, też w parku Monika Królewska. No i żeby była jasna informacja, że tego typu działania niszczą zieleń, ale też wpływają na zwiększenie populacji, które to gołębie nie wpływają ani pozytywnie na stan zabytków w Krakowie, ani na stan zdrowotności, ponieważ przenoszą wiele chorób i pasożytów. Takie zgłoszenie, bardzo proszę. Chciałbym wiedzieć, zakaz zakazem, zakaz łatwo wprowadzić, ale chciałbym wiedzieć, znać, gdzie są miejsca przeznaczone do dokarmiania ptaków. Nie spotkałem jeszcze miejsca takiego, gdzie byłaby tablica, tu wolno karmić. Pytam dlatego, że no, ja będę interweniował, że ktoś karmi, no ale powie panie, a no to pokaż pan, gdzie ja mówię, prawda? Dlatego ja chciałbym usłyszeć. Jest takie miejsce w parku Monika Królewska, obok stacji wymiany opon gromada przy zbiegu ulic Podchorążych i Piastowskich. No wiem, gdzie to jest, ale... Taki stojak, no taki karnik stalowy, gdzie te ptaki można... Taki sam jest... Karnik. Przyla na zapleczu tam obok tej świetlicy i placu Kozaba. Tam za budynkiem też jest taki karnik. Czyli ale mamy dwa miejsca w dzielnicy. Koło piasta. Tak już jest, uważam, bardzo dużo. Koło Piasta studenci takie zrobili, teraz poprawili, wszystko bardzo wymalowali. Piękny karnik, taki duży, cały ten środek. I tam ludzie tam dają chleby. Bo też było tak, jak w sale rzucali z tego, a teraz wszystko dają w jedno miejsce. Natomiast bardzo mam pytanie, ja wiem, że są tu jakieś miejsca wyznaczone, ale słynny już plac Aksentowicza, który jest zdewastowany w sposób okrutny przez tego jednego dokarmiającego. On już rozszerzył swoje rewiry na Mynówkę Królewską. Mówimy na końcu Mynówki, ale na początku Mynówki, już przed domem konsula, jest takie miejsce, gdzie gromadzi swoje pojemniki na wodę, jakieś kamienie przynosi, które skały, żeby to upiększyć, i coraz większe pojawiają się te miejsca, gdzie ziemia jest na tyle zakwaszczona chlebem przede wszystkim, który rzuca, że nie ma już trawy. Także to jest ogromny problem. Ten pan jest totalnie agresywny, nie wolno mu zwrócić uwagę. On co prawda od czasu do czasu myje ławki, ale te ławki przy okazji niszczy, no bo cały czas tam na wodę na nie leje i zmywa te odchody gołębie. No jest to problem ogromny. Ale była straż akurat interweniowała w pewnej sprawie, ja spytałem, oni są bezsilni. Może nie są w stanie, dlaczego? Ja mówię, dlaczego mandatu nie mogą nałożyć do tego pana albo mu? Nie, w ogóle przeszli tak jakby, niego nie było. No, ja nie chcę rozmawiać z nim, bo on jest pan podeszły wieku, ale jest dość agresywny. No tutaj pomysł był taki, żeby właśnie był tytuł do tego, żeby można było wskazać, że jest zakaz, że obowiązuje zakaz dokarmienia. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że takich miejsc, gdzie są dokarmiane ptaki w mieście, jest bardzo dużo. No,
pomijmy chociaż rynek główny, gdzie tych gdzie fanów do karmiania jest bardzo dużo i to nie tylko z Krakowa, ale i przyjezdni turyści też z oddaniem się do temu. Ale wycofali chyba sprzedaż zboża. Tak, nie ma jest tak, no ale te ale wszystkie prece są w dużej mierze przeznaczane właśnie na takie cele, a no jest to, wydaje mi się, też duży problem, jeśli chodzi o utrzymanie czystości na plantach, bo to jest taki, wydaje mi się, duża porażka miasta, że tyle lat to trwa, kiedy wizytówka miasta, jakimi są planty, jaką są planty, są cały czas zanieczyszczone odchodami ślasimi i przez lata ta sytuacja wcale się nie poprawia. Ja mam pytanie, jednocześnie trochę odpowiedź pana radnego Bieka. Chodzi mi na przykład o to, odpowiadając, że dokarmiać można na terenach gminnych, znaczy nie gminnych, tylko po prostu spółdzielnych i prywatnych. Bo jeżeli jakiś pan mieszkaniec się pana zapyta, gdzie wskazać miejsce, to spółdzielnia może... Ale my w blokach mieszkaniowych to już od lat mamy, prawda, że nie wolno na balkonach, ani w rejonie... No to spółdzielnie sobie radzą lepiej niż gmina. Natomiast tylko dam taką jeszcze uwagę. Mogę skończyć, drugi jest wnioskiem, czy takim bardziej może pytaniem do Rady, czy jakby nie bardziej zwiększyć jakby siłę tego naszej uchwały, bo tu sprowadzamy, znaczy prosimy o wprowadzenie zakazu, ale bez żadnej sankcji. Bo zakaz możemy ustanowić, ale to z tego, że będzie zakaz, jak nie będzie groziła do niego żadna kara. To znaczy, to jest wniosek. To jest nie możemy wniosek. Jakieś sankcje ustalać. Nie, ale to tak jest wniosek. To jest wniosek. To jest wniosek do Rady Miasta o ustalenie takiego przepisu. No my nie mamy takiej władzy, żeby ustanowić taki zakaz obowiązujący, czy to na terenie dzielnicy, czy miasta. To jest wniosek, który i tak musi zostać zatwierdzony odpowiednią uchwałą. Nie, ale to ja z tego sprawę, tylko zastanawiałem się, czy nie powinniśmy jako propozycję dodać do tego, żeby ten zakaz był poparty, jeżeli zostanie zaakceptowany przez Radę Miasta, właśnie jakąś sankcją, czy grzywną, czy mandatem. No, ale to bardzo proszę o przemyślenie i propozycję. Jeszcze jedną rzecz, mianowicie mówimy poza miejscami do tego w celu wyznaczonym. Czy nie możemy zobligować zarządców terenów zielonych, żeby takie miejsca przygotowali? Bo my chcemy nałożyć sankcje bez miejsc, które mogą do tego celu służyć. Na przykład, znaczy są te miejsca. No, ale jest ich na tyle mało, to tych zarządców powinniśmy zobligować do tego, żeby zwiększyć tą ilość miejsc. Ja myślę, bo jak to... ja widzę, że na jednej części Młynówki jest tylko na końcu, ona ma powiedzmy ze 2-3 kilometry, to jest to jednak zdecydowanie za mało tych miejsc. Znaczy, w moim przekonaniu intencją tego zakazu jest zmniejszanie liczby tych miejsc, a nie zwiększanie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę wewnętrzną, to może ten jakiś setki metrów pokonać, żeby temu zajęciu się oddać. Ja nie byłbym za tym, żeby tych miejsc było znowu tak wiele. Także można to zrobić w tych miejscach, które już są wyznaczone i nie jestem przekonany, że powinno być ich aż tak dużo, jak już jest teraz. Dobrze, bardzo proszę. Ja jeszcze chciałam się odnieść do sankcji. Pamiętajmy o tym, że kto jest tym dokarmiaczem tychże ptaków. To są przede wszystkim ludzie starzy. To są ludzie, którzy tak de facto mają na chleb, już niekoniecznie do chleba. Więc ja bym nie szła w tą stronę, żeby tych ludzi jeszcze dodać. Pewnie, że to jest jakaś skłonność taka. Oni działają w dobrej wierze, tak jak z kotami, jak z tymi ptakami i tak dalej. Nie jestem za tym, żeby się mnożyły zarówno koty, jak i ptaki. Ale znowu nakładanie kar na tych ludzi starych, już schorowanych, gdzie to jest może jedyna radość w ich życiu, pewnie, że to ograniczać, jakoś tłumaczyć, jakoś postawić to ostrzeżenie czy coś, ale nie tak represyjnie, bo no, to jest takie nawet wypowiedzenie humanitarne. Ja tu jeszcze, to bardzo proszę, uzupełnić.
jak trudno jest taką osobę zlokalizować, czyli jakim śledczym trzeba być. I ja tylko powiem Państwu, że zastanawiam się przez kilka lat, jak ja obserwuję i w określonym miejscu kilkadziesiąt gołębi dokładnie, prawda, jest. Patrzę w tym miejscu, za chwilę w innym miejscu kilkadziesiąt gołębi. I dopiero tak po dwóch, trzech latach obserwacji zauważyłem, że kobieta, po której nigdy mi się nie spodziewał, czarna, tak dokładnie, uczesana. Elegancka kobieta. I ona zawsze idzie z taką porą torbą. Ona w tym miała jakieś zboże czy coś. I ona tak jakoś ze sklepu gdzieś tam wychodziła i później tak... I moment, wyrzuca. No, i później gdzieś... I idzie dalej, że nie wie, o co chodzi. Tak, i, a tak, o, tak prosto idzie sztywno, że no nie wiadomo, co ona. I dopiero później zobaczyłem, że to właśnie tam, gdzie ta kobieta i później grają samochód, bo one wiedzą określone miejsca, i później proszę 50, 100, 200, no, makabrze. Także nie jest łatwo, prawda, zlokalizować daną osobę i jej pogrozić. Wymaga to sporo obserwacji. Jeszcze mam poprawkę. Bardzo proszę. Tylko nie wiem, czy w nas jakby drugi paragraf, czy w tym pierwszym paragrafie jedno zdanie. Wnioskujemy o oznaczenie wyznaczonych miejsc tabliczkami informacyjnymi. Bo nie ma przy tych chyba miejscach, o których tutaj wspomniano wcześniej. Tak, można się jako domyślać. Jak najbardziej. To już bardzo. Treści, tu wolno karmić, dokarmiać. Tak. Miejsce do karmiania. Miejsce do karmiania. Tu wolno karmić. Zarządca. Ale musimy naświetlić temu urządzie. Tu wolno, jeszcze w nawiasie w zimie. O, nie mam nic przeciwko. Bo w lecie do kamienia nie jest... No, w lecie, tak. Dziękuję bardzo. Jeśli jest więcej zgłoszeń, to w tym razie przejdźmy do głosowania poprawki. W paragrafie drugim wnioskujemy o oznaczenie wyznaczonych miejsc. Ustalonych, że wyznaczenie ustalonych miejsc. Może o oznaczenie miejsc tabliczkami, żeby nie było oznaczenie wyznaczone. O oznaczenie miejsc tabliczkami informacyjnymi. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że przy 14 głosach za i 2 wstrzymujących poprawka została przyjęta. Nie widzę kolejnych zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. I piąte opiniowanie projektu uchwał Komisji Problemów.